Siema, Fishing Fancy Simulator, odcinek kolejny, łapkę do zastanowionego fajnego symulatorka. Słuchajcie, dzisiaj w końcu, w sumie to szkoda, słuchajcie, dzisiaj ukończymy całą grę, tak? Dokładnie ukończyliśmy całą grę. Jak widzicie, pety mam te same, jestem na poprzedniej krainie, ale to już za chwilę się zmieni, bo przechodzimy, słuchajcie, na ostatnią krainę w grze i mamy wszystkie maksymalne zrobione BF-y. I dzisiaj będziemy wymieniać ostatnią rzecz, co nam zostało. Zostały nam pety. Mamy 1 miliard kasy, więc bardzo dużo. I myślę, żeby nie usunąć moich wszystkich petów na ten czas. Słuchajcie, chyba usunę wszystkie moje pety, jakie mam w ekwipunku, żeby jak najwięcej zmieścić. Słuchajcie, wiem, że to jest smutne, bo wczoraj je zdobyliśmy, ale jest tak. Usuwamy wszystkie pety w grze i słuchajcie, wymieniamy je na nowe pety. Także wszystkie usuwamy, zostawiamy tylko epiki i legendarki i robimy sobie całe eku tych petów. Także łapkę zostaw oczywiście na CS-owy kanał wbij. Tam wczoraj pojawił się odcineczek, także warto wbić. Wszystkie Game Pass, jak widzicie, mamy mega eklak, nie możemy kupić, bo już mamy te wszystkie pety, tutaj mamy eklak zwykły, też mamy 50 slotów, mamy wszystkie Game Passy w grze kupiliśmy, także piszcie w komentarzu, jaki inny trybik byśmy mogli pograć, byłoby całkiem w porzo. No i słuchajcie, przejdźmy do tego ostatniego momentu w tej grze, do czasu aktualizacji. Słuchajcie, ostatnie pety w grze, takie shurikeny, spoczko. Zobaczmy, ile nam ich poleci, czy polecą jakieś dowalone, czy polecą same słabe. Zobaczymy, najpierw trafiamy oczywiście pierwszego epika, no i zobaczymy, jak szybko damy radę wyfarmić tutaj fulla. Samurai Assistant leci cały czas. Czy polecą nam 3 samuraje? No nie, nie poleci nam żaden. Także szkoda. Musimy też shurikeny dokończyć. No i w sumie będziemy mieli całą grę zrobioną. Słuchajcie, zostały nam tylko te pety shurikenowe. Wszystkie zrobić na diamenty, jeżeli chodzi o epiki. No i jakąś legendarkę sobie też fajną zrobić, żeby też było ok. Epiki lecą bardzo fajnie. Niestety musimy ich dropnąć 120. Także całkiem dużo i całkiem wolno tu się otwiera. Niestety, słuchajcie, auto otwieranie tutaj nie działa, muszę otwierać ręcznie. Jest strasznie słabe, ale teraz wyciął nam 3 epiki, więc fajnie. Zobaczymy, jak szybko trafimy nową legendarkę najlepszą. O, jak widzicie, tutaj auto włączyło się i otwiera pojedynczo. Więc to jest mega, mega słabe. Halo? Czyż mogę otwierać sam? Mogę, dobra, możemy otwierać sami. O wiele szybciej jest samemu otwierać niż na auto otwieraniu. Także sobie to otwórzmy. Słuchajcie, bardzo dużo kasy mam. Nie wiem, ile takich rundek otwierania bym musiał zrobić, żeby wyfarmić na fulla, ale dzisiaj zrobimy sobie oczywiście diamentowe, epickie pety, żeby zobaczyć ten damage, słuchajcie, żeby zobaczyć największy damage, jaki możemy osiągnąć. O, i mamy Crimson Shuriken, najrzadszy pet w grze w tym momencie, 0,1%, udało się zdobyć, także mamy już, słuchajcie, wszystko. Wszystko, czego potrzebowaliśmy, a nie, pojawiają się nawet, kurde, epiki, lol, nawet nie wiedziałem, że się pojawiają epiki. Także no, wszystko, co mieliśmy zdobyć, już zdobyliśmy, słuchajcie. Wszystkie pety w grze mamy odblokowane. Wszystkie wędki w grze, no mamy najlepszą na start grę, od nas dostaliśmy. Oczywiście z update'ami to się zmieni, no ale do tego momentu, słuchajcie, odblokowujemy już wszystko. Full BF-ów mamy zrobione, zostało tylko zrobić najlepsze pety w grze. No i można oczywiście wtedy farmić tego hooka, siłę naszą do maksa, no i potem farmić kasę do maksa też, żeby zobaczyć, jaki jest tutaj limit kaski. Myślę, że damy to zejść for fun i na następną aktualizację zobaczymy, jak to działa, bo strasznie fajnie mi się w ten trybik gra, tak szczerze. Jest to chyba jeden z najfajniejszych trybów, jeżeli chodzi o takie, wiecie, granie, żeby grać, taki czasopochłaniacz, ale strasznie w porządku jest, mimo że wydałem bardzo dużo robuxów, bo wydaliśmy tutaj 6000 robuxów, słuchajcie, na ten typ, to i tak myślę, że było warto. Była bardzo fajna seryjka, mimo że krótka. Oczywiście będziemy ją kontynuować, jak tylko wyjdzie aktualizacja, żeby wszystko sobie odblokować. No i zobaczymy. Zobaczymy bossu. Samurai Assistant lecą. Mamy jedną legendarkę nową. No i zobaczymy, słuchajcie, ile te epiki będą miały siły, ile te inne pety będą miały siły. Zaraz sobie wszystko zobaczymy. Oczywiście zrobimy sobie dzisiaj Samurai Assistanta w wersji diamentowej. No innej opcji nie ma. Mamy Crimson Shuriken na kolejnego, także mega spoko. Mega fajnie to leci, słuchajcie. Jeżeli chodzi o legendarki, już mamy dwie. Może damy radę złotą legendarkę zejść, byłoby całkiem w porzo, żeby tutaj było 30% tylko więcej. Prawie 200 milionów już wydaliśmy, więc całkiem w porządku, mimo że lecą czasami średnie pety, czasami super. Myślę, że kasy nie wydamy całej. Myślę, że kasy całej nie wydamy, to by trwało naprawdę, naprawdę długo. Także się tym nie przejmujemy. Samurai Assistant Epic, słuchajcie, kończymy tą grę na ten moment. Na ten moment nie ma już lepszych map, nie ma lepszych petów i tak dalej, więc robimy sobie fulla epików, potem legendarek, zobaczymy i legendarki, myślę, diamentowe full team,
bo nam zeszło pewnie z 5 godzin pracy nad tym. Także nie wiem, czy teraz to zrobimy, raczej nie. Zrobimy sobie na pewno epiki i zrobimy sobie złotą legendarkę, bo full team legendarek to bym potrzebował mieć trylion kasy i odpalić na jakiegoś auto-clickera, żeby otwierał nam po 3 razy, no i żeby po prostu to zrobił. Ciekawe, czy możemy to zbugować lekko, jak będę klikał i jednocześnie otwierał. Klikał R i jednocześnie klikał tutaj. Chyba nie da tego zbugować. Zobaczmy, jak odpala auto-clickera. Nic to chyba nie robi, po prostu otwieramy. Zobaczmy. Auto-clicker włączony, no i jak to działa? Po prostu otwiera, nie da się tego zbugować w żaden sposób. Niestety, chyba że teraz? Nie daje rady, więc po prostu możemy sobie klikać. Zwykle tak, o, w ten sam sposób. Samurai Assistant leci, epic. No i słuchajcie, lecimy po legendarki, żeby zmienić 5 legendarek, przepraszam, żeby zrobić złotą legendarkę, żeby mieć cokolwiek takiego, wiecie, takiego super, no mówię, diamentowy pet jakiś, coś takiego by się przydało. Jakbyśmy dali jadę diamentową legendarkę zrobić z tego openingu, no to by był sukces totalny, bo diamentowa legendarka, myślę, że 1 na 15 już by nam bardzo, bardzo przyspieszyła grę. Słuchajcie, moje rady dla graczy, którzy chcą zagrać się, pobawić przed update'em. Nie kupujcie premium jajek, choćby was ręka świeżbiła. Są strasznie słabe. Wędka jest OP i haczyk najlepsze w grze do tej pory, ale na pewno będą lepsze po update'cie, więc jeżeli macie czas, to nie kupujcie. Ja po prostu chciałem wam jak najfajniej nagrać serię, dlatego kupiłem. Najbardziej OP Game Pass, kupowanie dodatkowych petów, to wiadomo. I VIP jest też spoko, bo macie VIP bond razy dwa tych haczyków, czy jak to się nazywa? Chyba siły po prostu. Także mówię, nie kupujcie tych jajek ekskluzywnych, kompletnie się nie opłaca, mają strasznie słaby damage te pety. I są tragiczne, więc nie kupujcie, bo chyba że chcecie kolekcjonować, ale no nie wydawajcie robuxów, jest to mega, mega głupie i nic wam to praktycznie nie daje. Także no, taki tip mały, jeżeli byście chcieli właśnie sobie zacząć grać, bo gierka jest fajna do zajęcia czasu, jeżeli lubicie sobie klikać dużo, no to jest w porządku, bardzo fajna jest ta gierka, pety są średnie, oczywiście. No nie ma tutaj jakiegoś giga postarania ultra, ale gierka jest fajna, fajnie się przy niej spędza czas. Więc mówię, ja polecam od siebie, mówię, napiszcie mi w komentarzu kolejny trybik, na jaki możemy sobie wydać robuxy i oczywiście go strajhardować. Jest aktualnie przerwa w pecie, mówię, ja nie gram w peta na razie. Na update oczywiście odcineczek dostajecie, jutro będzie aktualizacja w pecie, gdzie podobno ma być darmowy Titanic, także zobaczymy sobie ją, no i sprawdzimy sobie ją oczywiście, sprawdzimy sobie tą aktualizację. Mówię, nie oleję peta całkowicie, no ale wiecie, cały czas dodawanie odcinków z peta jest troszeczkę też nudne dla wszystkich i też mi to w komentarzach pisaliście, że jest taka lekka nuda, też mi się już, wiecie, nie chce siedzieć całymi dniami na pecie, bo jest to, no mówię, ciężka sprawa, także zobaczymy, co tutaj nam poleci. Halo, dzień dobry, nie ma nic, nie ma. Legendarka teraz, no i jest epic, więc jest git. Wydaliśmy 500 000 000 końców, także o jest, legendarka mamy, także bardzo w porzo, trafiliśmy legendarkę, okej, okay, mamy epika jeszcze. No i spróbujemy, słuchajcie, zdobyć dzisiaj, tak jak mówię, epika w wersji diamentowej, no bo raczej na tą najlepszą wersję nam nie starczy, znaczy legendarkę diamentową, no bo to ciężko, słuchajcie, ciężko bardzo to dropnąć. Samurai asystanty na szczęście lecą bardzo dobrze, nie wiem ile mam petów w ekwipunku, możemy mieć maksymalnie 120 petów, no i tyle będziemy mieć, słuchajcie, tyle będziemy mieć, to jest oczywiste. O, i mamy pet storage full, czyli dropnęło nam kolejne epiki. Oczywiście, że tak, mamy 120 epickich petów i troszkę legendarnych. Legendarne mają mnożnik 600, te mają 440. Czy to jest dużo? To chyba nie jest jakoś wybitnie dużo, ale gdy zrobimy sobie zrobić na wersję złotą oraz na wersję diamentową, no to na pewno będzie o wiele, wiele lepiej. Także lecimy sobie, spróbujemy sobie też tego złotego naszego ziomka, czyli legendarkę. Od razu sobie ją zrobimy, jeżeli nie wejdzie, szkoda, jeżeli wejdzie, to super, zobaczymy sobie damage. Oczywiście złotej legendarki, fajnie było, pewnie będzie miała 1200, coś takiego. A diamentowe nasze ziomki będą miały pewnie mega, mega dużo. Także słuchajcie, wbijamy Gold Machine. No i próbujemy, słuchajcie, 30%, znaczy 60%. Uwaga, czy siądzie? Siadło! Mamy złotą naszą gwiazdę, słuchajcie. To robimy na setę. Robimy kolejne na setę. Halo? Dobra, jest 100%. Także możemy już zaznaczyć. Halo, co tu się dzieje? Dobra, ja troszkę to buguję, więc zrobimy sobie tak, że pojedynczo będziemy robić, żeby tutaj nie bugować tego zbytnio. Troszkę nam to zajmie oczywiście. Czemu nam to wywala? Halo, ja chcę dalej robić pety. Upgrade, kolejny upgrade, słuchajcie, lecimy. No i patrzcie, wywala to strasznie. Czemu to wywala? Halo?
Zrobi mi tego peta? Zrobiło, sukces. Ale to czemu otwierasz mi kwipunek? Halo, mordo. Coś się zbugowało, strasznie. Czemu mi kwipunek odpala? Halo, czy ja mam jakiś autoklikę na kwipunek? Nie. Pet? Dobra. Gold Machine. Robimy oczywiście tutaj upgrade'och. Czy siądzie? Siadło. Robimy kolejny upgrade'och. Czy siądzie? Siadło. Czy robimy kolejny? Czy siądzie? Oczywiście, że siadło, bo mamy 100%. Także się tym nie przejmujemy. Robimy tutaj full złote i potem na diamenty to przerabiamy. Jak najwięcej petów? No niestety to się buguje strasznie. Co jest? Co jest grane z tym? No czemu to się tak buguje, Dobra, będę po prostu klikał E jeszcze raz. Jak się wywali. O, jak się wywali, to klikamy E i już działa. Dobra. Także nie ma problemu. Klikamy E. Mamy działający już cały upgrade system. Jeszcze raz E. O, jeszcze raz. O, halo! Co tu się dzieje? To jest giga pobugowane, słuchajcie. Jeżeli chodzi o ten upgrade gold maszyny, to to jest giga dużo bugów, mi się zdaje. I to tak giga bym powiedział, że jest naprawdę pobugowane to jest. Jezus Maria, to jest giga pobugowane. Upgrade? Nie wiem. Halo, upgrade. Zrobimy upgrade. Uwaga, sukces, dobra, robimy jeszcze jeden. I uwaga, czy wywali? Nie wywaliło, dobra, to jeszcze jeden. I uwaga, czy wywali? Nie wywaliło, i uwaga, jeszcze jeden. Czy wywali? Nie wywaliło, no i 40% ostatni. No i się udało na 40% zrobić jeszcze jednego. Mamy 25 petów, z czego jeden jest Crimson Shuriken. I reszta to są oczywiście epiki. Także przejdźmy sobie do naszej diamentowej maszyny. No i zróbmy w końcu tego peta, słuchajcie. Zróbmy tego peta, bo chcę bardzo go zobaczyć, słuchajcie. Upgrade jednego i zostało nam jeszcze trochę, więc możemy jeszcze jednego peta zrobić w wersji diamentowej. Mamy 17 petów, więc jeszcze dla beki zróbmy sobie takiego Crimson na 20%. No i niestety failed. Także straciliśmy naszą złotą legendarkę. Ale za to, słuchajcie, mamy dwa diamentowe 1540% boosta. Możemy sobie to oczywiście zgrołować. Niech on tam rośnie, słuchajcie. No mamy teraz najlepsze pety w grze. No nie da się mieć lepszych petów w grze. Mamy to, co chcieliśmy mieć. No i w tym momencie możemy full tryhard lecieć w to, żeby to wymaksować. Słuchajcie, już tylko zostało maksowanie gry. Także cała nasza seryjka startowa została, słuchajcie, zrobiona. Mamy całą seryjkę zrobioną z tego trybu. Mówię, piszcie w komentarzach, jaki tryb, gdzie można wwalić obuksy i się fajnie pobawić oczywiście. Także mamy to zrobione. Jak widzicie, pety wyglądają zarąbiście. No to dobra, nie wyglądają zbytnio zarąbiście, bo się bugują w sobie. Ale są całkiem w porządku, także słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik. No i co? No i siemadu!